wykonano plac parkingowy. Trwają roboty budowlane związane z budową placu targowiska i obiektów tam użytecznych. Trwa również budowa wykonania altany pod samochód strażacki, który będziemy rada chwila zakupować. Również zakończyła się modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Joninach. Jest to plac zabaw z radosnej szkoły. Odbiór będzie z okazji Dnia Nauczyciela i jest bardzo piękny. Kto nie widział, zachęcam, zapraszam do oglądania. Zakończyliśmy również na wniosek mieszkańców, doszło do budżetu, remont schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego budynku. Ta konstrukcja starowa podjazdu dla niepełnosprawnych, balustrad, remontu okładzin posadzkowych, balkonów oraz kominów na budynku Ośrodka Zdrowia w Gliwicach. Roboty wykonano, w całości odebrano. Wreszcie najważniejsze dla naszych mieszkańców działania w zakresie drogownictwa. Nie będę czytała wykonawców wszystkich, nie będę czytała kwot, bo Państwo znają i na internecie wszystko jest ogólnie dostępne. Przypomnę tylko, jakie zadania były wykonane, żeby nasi mieszkańcy wiedzieli. Więc było podpisanie umowy, wykonanie remontów cząstkowych z masy mineralno-bytonicznej na Gorąco, na drogach gminnych o nawierzchni bytonicznej na terenie gminy całej Rydlice. Wartość tego całego zadania było 36 900 zł. Podpisano również umowy na wykonanie remontów cząstkowych z masy mineralno-bitumicznej na gminach na Gorąco, o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Rydlice w miejscowości Zalasowa, bo tam nam troszeczkę brakło, na 13 741 zł. Podpisano umowę na budowę chodnika i odwodnienie w ciągu drogi powiatowej Tuchów, Zalasowa, Lubca, Dębożyn. To wykonywała firma Ikeba w miejscowości Zalasowa. Wartość zadania 187 000 000. Podpisanie umowy przebudowa drogi dojazdowej w rolnych w miejscowości Lubcza. Droga na Nową Wieś została już odebrana i służy naszym mieszkańcom. Dnia 18.07.2013 roku w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych na wniosek burmistrza Rydlic po stratach atmosferycznych z 3 maja Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 3 310 000 zł do zadania dla gminy. Powiem tylko tyle, że te mosty już są przetargi ogłoszone, będą remontowane ze specustawy, ponieważ nasza gmina znalazła się w dzienniku ustaw zgodnie z rozporządzeniem jako poszkodowana i wtedy miała możliwość skorzystania z takiego zadania. Są to bardzo duże pieniądze, duży zastrzyk finansowy dla gminy. Oprócz tego Państwo wiecie, w wyniku tego poszkodowania 10 mieszkańców dostało darmowe dachy i pomoc zgodnie z zarządzeniem wojewody i Rady Ministrów, taką jak komisje chodziły u nas, były na wszystkich stratach. No, był to ciężki okres, ale wszystko zostało załatwione zgodnie z prawem. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na kurzywo zaoszczędzonych funduszy SOREX. I działalność burmistrza w zakresie zamówień publicznych. W okresie międzysesyjnym ogłoszono następujące przetargi. 26 czerwca odnowa Centrum Wsi Zalasowa, proces budowy fontanny, budowa parkingu z odwodnieniem do Niedziałki w miejscowości Lubcza w gminie Rydlice. 12 września remont mostu w ciągu drogi gminnej, droga na Starą Szkołę, etap drugi w miejscowości Uniszowa. I 16 września odbudowa mostu drogi gminnej, droga na Bucze Dolne w miejscowości Uniszowa. 22 września w Rydlicach odbył się 7 Festiwal Kultury Pogórzańskiej o Złotą Podkowę Pogórza, którą zdobyła grupa Siemiechowa. Podczas festiwalu znów nasza gmina została wyróżniona tytułem Marki Pogórzańskiej. Tytuł został przyznany przez Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie za promocję spichlerza dworskiego w Rydlicach, za stworzenie rozpoznawalnego punktu turystycznego w powiecie tarnowskim, promocję dziedzictwa kulturalnego oraz obszaru pogórzańskiego rozwoju. No, musicie Państwo widzieć, że w tym samym czasie byłam w Pałacu Prezydenckim, Zamku Królewskim w Warszawie i nasz spichlerz zajął pierwsze miejsce w kategorii zabytki.
i było to dla mnie wielkie zaskoczenie, kiedy konkurowaliśmy z takimi miastami jak Gdańsk i inne, i to wszystko okazało się, że my, mała miejscowość, jesteśmy tak skonsolidowani, że swoimi głosami internetowymi potrafiliśmy przebić Gdańsk. Samo jury było zdziwione i powiedziało, że bardzo nam kibicowali, jesteśmy tak małą, piękną miejscowością i potrafimy taki Gdańsk przebić. Gdańsk. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu Karasowi. Ja chciałem zapytać Pani Burmistrz odnośnie, jaka suma nie została wypłacona temu wykonawcy Orlika, bo on tam wystąpił na otwarciu, że 500 tysięcy, a Pani Burmistrz mówiła też 100 tysięcy. Nie wiadomo, jak, bo mieszkańcy się właśnie chcieli dowiedzieć. To dopytują się po prostu. Tak, no, zdementuję, że jakakolwiek kwota nie została wypłacona. Wszystko jest wypłacone, wszystkie należności, które naszym zdaniem są zasadne. Szanowni radni, jak nie widać, mamy 3 radnych powiatowych. Ja proponuję, żeby sesja uchwaliła jakąś rezolucję i przesłała do rady powiatowej na jakiś temat, żeby ich zdopingować do udziału aktywnego w życiu rady również, bo no... Widać, że to jest kiepskie zainteresowanie, jeżeli kogoś nie ma. Dziękuję. Dziękuję. No ja powiem tylko tak, na każdą sesję oczywiście zaproszenia są wysyłane. Radny może być i nie ma obowiązku być, nie musi być, że tak powiem. To jest indywidualna jego sprawa oczywiście. Natomiast na pewno, że lepiej by było, żeby radni byli obecni jak najczęściej w sesjach rady. Czasami w nawiązaniu do wystąpienia prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów podczas tegorocznego konkursu Najlepszy Sołtys Małopolski, który odbył się w Zelkowie, gmina Zabierzów w dniu 17 sierpnia bieżącego roku, zwracamy się jako koło Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Tarnowskiego o rozważenie przez Państwa jednostki samorządu terytorialnego możliwości podniesienia wiec sołtysów na tym terenie. Panie Burmistrz, mam pytanie dotyczące wodociągowania gminy. Jak wiemy, skończy się praktycznie pierwszy etap wodociągowania gminy. Z tego co wiem, to były już trudne próby robione i w niektórych hydrantach woda się znajduje. Część tutaj budynków w rynku i urząd, budynek urzędu zostały podłączone, czyli w piwnicach już są zamontowane rury z wodomierzem. To było w ramach projektu, ale są budynki komunalne, które nie mają zrobionych przyłączy. I tutaj mam pytanie, bo jak puścimy wodę powiedzmy w miesiącu grudniu, co z tymi budynkami będzie, a sprawa jest pilna na przykład w budynku przedszkola, bo wodociąg przechodzi przez teren przedszkola, nie jest zrobiony przyłącz do przedszkola. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i budynek ośrodka zdrowia. Wiem, że i w przedszkolu, i w ośrodku zdrowia już w miesiącu wrześniu wystąpiły braki wody, woda była dowożona. Także tutaj wydaje mi się, że to chyba spoczywa, tak jak na właścicielach poszczególnych domów, obowiązek wykonania na własną rękę przyłączy, tego co rozmawiałem z pracownikami, tak i te trzy przyłącza do tych budynków komunalnych musimy znaleźć środki w tym roku, żeby po prostu tej wody zimy nie brakowało. Jeżeli Pan powiedział, to musimy znaleźć środki. Jeżeli znajdziemy, to będziemy przyłączyć. Dziękuję. Dziękuję. Chcę powiedzieć od siebie i w imieniu też sołtysa, ale i mieszkańców. Chodzi mi o te małe drogi, krótkie odcinki. No mamy takiego pecha w Bistuszowej, że te drogi są za krótkie i do dofinansowania z promes, no kluczem są raczej dłuższe drogi i one mają problem. Natomiast są to drogi, konkretnie dwie takie mamy, konieczne bym powiedział. Jedna do 14, do 11 domów, gdzie na wiosnę, i to nowych domów postawionych, gdzie na wiosnę nie ma przejazdu, bo się to zapada wszystko i po prostu stoją drogi tutaj, niedaleko drogi powiatowej. Ale droga krótka, no powiedzmy te 180 metrów do 200. I drugi przypadek, gdzie chyba miał być zgłoszony z kolei, też krótka droga, ale jeżeli zwartościujemy, no to jest to poniżej 50 tysięcy. Ale też ciężki przypadek i też to już tam prace były, jeżeli chodzi o geodezyjne. I mówię, no mamy taką prośbę tu wspólnie z sołtysem, ażeby
żeby coś zrobić. To nie są duże pieniądze, bo myślę, że to jest 30-40 tysięcy zrobić taki odcinek tego asfaltu, a jest to dla nas ważne, tym bardziej, że to jest taki perspektywiczny rejon osiedlowy i uważam, że nie tylko nam w Bistuszowej, ale wszystkim powinno zależeć, żeby tu z zewnątrz do gminy przyjeżdżali i się tu budowali, bo to napędza rozwój. Proszę Państwa, jesteśmy przed konstrukcją budżetu na przyszły rok, proszę wnioski składać budżetowe, będziemy konstruować budżet razem i będą wszystkie Wasze prośby spełnione w ramach tego, żeby się budżet zamknął. Dziękuję. Dziękuję. Wyczerpania dzisiejszego porządku obrad. Zamykam 36. sesję, 38. sesję Rady Miejskiej w Rybnicy. Dziękuję bardzo.